wjeżdżamy na teren fundacji Afriket. Od razu spotykamy antylopę Eland, której nie udało nam się dotychczas zobaczyć. Fundacja Afriket opiekuje się młodymi, osieroconymi lub rannymi drapieżnikami, głównie lampardami i gepardami, przygotowując je do powrotu do naturalnego środowiska. Fundacja rozpoczęła działalność w 1993 roku jako organizacja non-profit i została założona przez rodzinę Hansenów na ich farmie Okonjima. Obecnie teren, którym dysponuje fundacja, to 22 tysiące hektarów, czyli 220 km kwadratowych. Dziennie przyjmowane są tylko dwie grupy turystów, którym fundacja oferuje możliwość obserwowania drapieżników w środowisku zbliżonym do naturalnego. Będziemy obserwować posiłek lamparda. Matka tego lamparda została zastrzelona, a on był przez 4 lata trzymany na jednej z farm. Potem został przekazany do fundacji. Ze względu na długi okres uzależnienia od człowieka, nie nauczy się już polować i nie zostanie wypuszczony na wolność. Lampard to średniej wielkości kot z okrągłymi uszami osadzonymi na głowie o krótkim pysku. Osiąga wysokość do 80 cm i wagę do 90 kg. Żyje średnio 12 lat. Poluje z reguły w nocy i często wciąga wysoko na drzewo ofiary nawet 3 razy cięższe od siebie. Po ciąży trwającej od 90 do 112 dni przychodzi na świat od 1 do nawet 6 młodych. Przenosimy się na teren, gdzie przebywają gepardy. To samiec o imieniu Sep. Te gepardy zostały odnalezione, gdy miały 3 miesiące. Gepard jest jednym z kotowatych, który nie potrafi chować pazurów. Osiąga wzrost do 80 cm i wagę do 60 kg. Nie poluje z ukrycia i polega na swojej szybkości. Może osiągnąć prędkość bliską 100 km na godzinę. Samice po ciąży trwającej 90 do 95 dni rodzą 3 do 5 młodych, które ważą 15 do 30 dekagramów. Z matką pozostają około 1,5 roku. Żyją do 20 lat. Tu jeszcze jedna para gepardów. Od 1993 roku fundacja uratowała przed śmiercią ponad 1000 lampardów i gepardów, a 85% z nich trafiło z powrotem do środowiska. Szkot Jim Altman przekazał fundacji w testamencie cały swój majątek. Klinika dla zwierząt.